Dlaczego zespół szkół samochodowych ma się podjąć przygotowania tego auta? No tutaj działamy z taką niesamowitą akcją, Akademią Renowacji, która wspiera mnie w przygotowaniach tego malucha. Tutaj motorem jest tej akcji Adam Niedźwiecki, który wyszedł z tą inicjatywą. No, maluch to jest samochód, na którym warto się uczyć. Wielu młodych ludzi dzisiaj kupuje maluchy. No, ja zaczynałem od malucha, a się okazuje, że dzisiaj też wiele osób zaczyna od malucha. Zaraz po zrobieniu prawa jazdy ci młodzi ludzie naprawiają te samochody, remontują, przerabiają. Z ogromną pasją do tego podchodzą. Także myślę, że maluch jest wdzięczny w takiej roli jako narzędzie nauki, ale też w połączeniu z moimi podróżami, w połączeniu z tym, czym jest akurat ten mój maluch, podróżnik, no, samochód, który zwiedził już kawał świata i jeszcze dalej jedzie, fajnie jest, wydaje nam się, jest zaangażować młodzież. Nie tylko w sam remont i to, że oni będą się uczyć, że będą pod nadzorem tutaj wykładowców i nauczycieli przygotowywać ten samochód, ale będą zaangażowani w ten projekt. Będą może śledzić później tą wyprawę następną albo zainteresują się tymi miejscami, które odwiedziłem wcześniej. I to mi się wydaje, połączenie tych dwóch elementów może dać jakiś no, fajną rzecz. Ideą oczywiście jest to, że maluch, żeby był no, jak najbardziej zbliżony do stanu fabrycznego, czyli takim jak jeżdżą jeszcze po drogach, on nie ma jakiegoś tam specjalnego tuningu, silnik nie jest w żaden sposób zmodyfikowany, zawieszenie nie jest w żaden sposób zmodyfikowane. Ono ma być odnowione, ale oryginalne. Przeróbek pewnie można było wiele robić w różnych samochodach, również w maluchu, ale tutaj moją ideą jest, że on ma być no, w takim prawie stanie fabrycznym. Jest to projekt, który ma wspierać szkolnictwo zawodowe. My, liderzy dostawców materiałów, narzędzi, technologii, doskonale znamy rynek i zdajemy sobie sprawę z zapotrzebowania na fachowców. Jesteśmy w stanie ich właściwie przygotować, wyszkolić i uważamy, że w tej chwili postęp technologiczny taki nastąpił, że musimy szkoły wspierać. Projektem tym są właśnie prace, które szkoły, najlepsze szkoły w Polsce wykonują. W tamtym roku szkoła w Radomiu zrobiła motorower Komar dla Fundacji Zbyszka Koprasa, to jest takie prywatne muzeum w Wielkopolsce. Wykonała tą pracę naprawdę z dużym zadowoleniem dla nas i dlatego podjęliśmy takie decyzje, żeby ich troszeczkę teraz docenić i no, większe wyzwanie dać im. Jest to maluch, który muszą tak doskonale przygotować, żeby ten naprawa blacharsko-lakiernicza no, sprawdziła się. Będzie pokonywał tysiące kilometrów, a więc od tej naprawy no, zależy też ta wyprawa, czy się uda, czy nie. Samochód zewnętrznie wygląda bardzo dobrze, można tak powiedzieć, ale jest naprawdę dużo pracy, bo trzeba go zdemontować, rozebrać, wszystkie ogniska i korozji i słabe miejsca w podwoziu, bo tu przede wszystkim podwozie, którego my nie widzimy. Właśnie te prace blacharsko-lakiernicze to są prace, których nie zawsze można łatwo określić stopień zaawansowania, bo stan techniczny, czyli hamulce, silnik można sprawdzić urządzeniami diagnostycznymi. Powłokę blacharsko-lakierniczą musimy w inny sposób. Musimy mieć doświadczenie, żeby określić jego stan. Także pracy jest niewidocznej, ale jest tej pracy dosyć dużo. Maluch to oczywiście to jest samochód taki z przeszłości, to jest klasyka motoryzacji. Człowiek, który się przesiada do klasyka, musi się do tego klasyka w jakiś sposób przyzwyczaić, do malucha w szczególności, bo jest bardzo mały, ciasny, także ja zawsze, no, gdy docieram silnik malucha, często te silniki maluchowe docieram, sam się też do tego malucha docieram, trzeba się do niego przyzwyczaić, ale jak człowiek wpadnie w rytm podróży, do tej maszyny się dostosuje, później ta podróż jest zupełnie inna, ona nabiera zupełnie innych walorów, ponieważ maluch to jest taki samochód, który sprzyja podróżowaniu i sprzyja dzięki temu, że jest powolny, że wolno się jedzie, że ma się te otwarte szyby, ten świat dociera do środka, do tej kabiny i to takiemu człowiekowi jak ja, który podróżuje, jest podróżnikiem, bardzo pomaga, bo ten świat jakby no, jest obecny cały czas, ten, który przejeżdżam, on jest obecny cały czas w tej kabinie. No oczywiście maszyna jest w dalekich trasach nieraz może być uciążliwa. No, niespecjalnie jest to wygodna maszyna. Dosyć głośny jest też Maluch, do tego hałasu też trzeba się przyzwyczaić. Jednak no, Maluch też ma inną zaletę. Nie jest tylko kompanem właściwie podróży czy środkiem transportu, ale on dla mnie w szczególności jest takim narzędziem, który pomaga mi łamać bariery między ludźmi, bo gdziekolwiek się w świecie z tym Maluchem pojawiam, czy to była Afryka, czy Azja, to on wzbudza niesamowite zainteresowanie. Ludzie do niego lgną. On otwiera mi drogę, wzbudza niesamowite uśmiechy. No po prostu otwiera mi drogę, otwiera mi ludzi. Ludzie zupełnie inaczej do mnie podchodzą, nie czują takiej rezerwy, są otwarci właśnie przez zainteresowanie tym moim pojazdem. Także Maluch z jednej strony może być wymagający, taka długa podróż, kilkanaście tysięcy kilometrów jest wyzwaniem, ale z drugiej strony Maluch w podróży też pomaga.